Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z tej serii gier indie i przeglądarkowych, czyli ta seria złączona, czyli w tej jednej serii są gry indie i gry przeglądarkowe. A więc co mamy w dzisiaj w tym filmiku? W tym filmiku mamy taką grę, która nazywa się Karoshi Suicide Salaryman. Ogólnie, może najpierw wytłumaczę, o co chodzi w tej grze. Ogólnie w grach platformowych, no, podajmy tutaj dla przykładu Mario. W grze Mario macie za zadanie przejść planszę, unikając tam, wiecie, jakichś niebezpieczeństw. Po to właśnie z przeciwnicy, jakieś tam przepaści, żeby Mario tam wpadł, stracił życie i tak dalej. I wtedy kończy się nam, znaczy tam, wiecie, życia tracimy i kończy nam się wtedy poziom, nie? Jak wszystkie życia stracimy, koniec gry jest. Ta gra stawia na coś zgoła innego. Znaczy, w zasadzie tutaj cel jest odwrotny. Żeby właśnie zginąć. Na każdej z map, żeby zaliczyć każdą z map po kolei, trzeba zginąć na tej mapie. A więc może bez pierdzielenia zbędnego, bez opisywania jakichś nie wiadomo czego, zaczniemy grę i zaraz będziecie wiedzieli, o co mi tutaj chodzi. Przyciszę sobie trochę. Okej. Okay. Dobra, musiałem to ściąć, bo zobaczyliście mój pulpit, a to jest złe. Więc może tak. Sterowanie jest dość proste. Strzałki i spacja. Spacja to czego jest, zaraz zobaczycie. Więc widzicie. Jump with up, czyli naciskając przycisk do góry, możemy sobie jumpować. I teraz w normalnej grze platformowej zrobilibyście coś takiego. Tak? I poszlibyście dalej. A tu się nie da przejść. Bo naszym celem jest właśnie zabicie się. I wtedy poziom nam przechodzi dalej, czyli możemy przejść dalej, jeżeli właśnie zginiemy. Jedziemy dalej, co w takim razie. Drugi poziom polega na dole widzicie jest liczba serc i to jest tak naprawdę liczba poziomów, które zostały jeszcze do końca. No, początkowe poziomy może są proste i nie jest to jakiś, nie wiem... What's that? Button? Co to jest? Przycisk? Ojej, nie tak trochę. Początkowe poziomy to nie jest nic trudnego, w zasadzie nie wymaga to jakiegoś skomplikowanego myślenia od gracza, tylko tak naprawdę trochę trzeba zobaczyć, jak to wszystko działa i w zasadzie można, no, przechodzi się dany poziom, ale we późniejszych poziomach, no, rozwiązania na przykład sposoby naszej śmierci są tak finezyjne, no trzeba trochę jednak bardziej pomyśleć, żeby zginąć, o tak powiem, że żeby zginąć w późniejszych poziomach trzeba bardziej pomyśleć. Tutaj na przykład widzicie, trzeba było safe na safe rzucić, drugi safe odsunąć i ten pierwszy safe spadał nam na głowę. No ciekawe, ale właśnie na tym polega ta gra, żeby cały czas ginąć. A więc co musimy zrobić? Podskakujemy. Tylko nie wiem, czy mi się to za pierwszym razem uda. No, nie sądzę. Chyba tak, dobra. Myślałem, że musi nam ten safe na głowę spaść, ale musieliśmy po prostu na kolce wleźć. Więc jeżeli zbierzemy sobie pistolet, możemy zrobić coś takiego, tak, i możemy się zastrzelić sami tą strzałą, tą kulą z pistoletu. Na tym właśnie ta gra polega, czyli cały czas musimy ginąć. To jest właśnie cała esencja tej gry. O właśnie, save, kolejny raz na nas spadł. Bierzemy sobie z powrotem pistolecik. Teraz pomyślmy, jak to zrobić. W ten sposób, czyli też musieliśmy tylko zginąć poprzez zgniecenie naszego ciała sejfem. Teraz trzeba wycelować w to różowe. Oczywiście możemy spamić tymi, o właśnie, strzałami, żeby zginąć. Bierzemy kolejny raz sobie pistolecik, bierzemy w ten sposób. Oj, nie trafiłem. Będziemy teraz sobie spamić tym strzelaniem, żeby trafić w określony przycisk. O właśnie. Oj, kurde, ledwo brakowało. Jeszcze raz. I znowu. Nie traf... O, teraz trafiłem samego siebie, dobrze. Mamy 38 żyć. Boom, the su. Okej, czyli naszym teraz zadaniem jest zrobienie czegoś w tym stylu. Chociaż nie wiem, czy to w zasadzie to powinno być zrobione. Czy powinienem tak zrobić, czy... Nie, jeszcze raz. Więc może po prostu strzelimy sobie w to. Aha, dobra, łapię. Trzeba ustawić się mniej więcej w tym tutaj miejscu. Żeby safe nas właśnie zgniótł, kiedy podskoczy. I właśnie safe podskoczył i nas zgniótł niestety, ale no wiecie, no takie jest zadanie tego ludzika, żeby cały czas ginął. To jest cała esencja tej gry, więc jakby no nie ma wyboru. Teraz stajemy sobie tutaj, safe się przesuwa i drugi safe spada nam na głowę, czyli jest tak jak powinno być.
Dobra, przesuwamy teraz ten save. Ja tą grę już wcześniej przechodziłem. W zasadzie znalazłem ją już kiedyś. Tam grało się, jak jeszcze do podstawówki chodziłem. To były chyba takie zajęcia. Znaczy zajęcia. Co ja mówię? To były... O, dobra, to też zadziałało. Czyli nie trzeba było nawet, żeby to wybuchło. Pracownie multimedialne. I tam po prostu, wiecie, jak się czekało na autobus, bo ja autobusem dojeżdżałem do szkoły. Znaczy dojeżdżałem, no. Później przyjeżdżałem autobusem do domu, wiadomo. To po prostu czekało się na tej świetlicy, czy na tej pracowni multimedialnej. No i się grało, znaczy grało, no grało się w sumie. Tam się wchodziło jakoś coś tam sprawdzić, czy coś, no to wiadomo, o co chodzi. Dobra, tutaj trzeba w ten sposób wejść. No i właśnie większość naszego czasu właśnie zajmowało coś w ten deseń, czyli byliśmy na tej tutaj pracowni, czy na tej świetlicy, no cokolwiek, jak chcecie to sobie nazywajcie, to wszystko jedno w sumie. No i robiliśmy różne tego typu rzeczy, szukaliśmy gier sobie online i przechodziliśmy je sobie. No wiadomo, większość to były strategie, każdy grał w strategię, bo to dość takie gierki online na krótszą chwilę, jak nie ma się pod ręką żadnego Age of Empires, czy żadnej innej gry strategicznej, to bez problemu można sobie ponapierniżać, prawda, w takiego typu gierkę. I teraz pamiętam, jak to szło. Zaraz. Czekajcie. I tego poziomu nie pamiętam. Wow. Będę musiał pomyśleć trochę. Co mi to daje ten przycisk? W ten sposób nie da rady, bo muszę przeskoczyć nad o tym. Czyli, żeby przeskoczyć nad tym... A nie, łapię. Czyli trzeba zrobić coś takiego. Bierzemy sobie ten pistolecik, strzelamy w safe, dobra, i teraz tak, i jesteśmy porażeni prądem, niestety, no albo stety, bo to jest właśnie cel naszej gry, żeby zostać zabitym, więc w sumie jest okej. O, dalej, co my mieliśmy dalej do zrobienia? To chyba trzeba było zrzucić w ten sposób. Nie, to nie inaczej. To trzeba było zrzucić, no, uspokój się. To trzeba zrzucić, tak? I teraz poczekajcie. Aha, skrzynkę się dawało tutaj. Tak, dobrze. Teraz to się dawało jak najbardziej w tą stronę. Save był chyba w tą. O, i teraz tak. Idziemy sobie tutaj, przełączamy dźwignię, to wybucha i save nas zgniata. Drugi save, który spada z góry. Czyli, no jak mówiłem, sens gry całej jest prosty. Wystarczy zginąć. To jest cała... esencja gry. Dobra, i teraz jak mamy tutaj to zrobić? Podejrzewam, że najpierw trzeba zrobić coś w tym stylu. Teraz coś w tym stylu. I teraz tak, zaspamić może trzeba. Zaspamić. I druga kula nas rozwaliła. Czyli właśnie, jak widzicie, działa. Ten level był dziwny, bo wystarczyło na kolce wejść. To ciekawe, ale dobra. Rozwalamy sobie tutaj te deski. I teraz tak, jaką mamy tutaj sytuację? Trzeba wejść na górę chyba, z tego co widzę. Wchodzimy sobie właśnie na górę i tutaj teraz, tędy, hops. Tak. Nie, niestety nie w ten sposób, jeszcze raz, hops, tak, w ten sposób. Nie, jeszcze raz. To naprawdę niektóre poziomy wymagają niezłej zręczności, więc przy niektórych naprawdę będę niestety wysiadał. No i nie zadziałało. Teraz tak trzeba. O, właśnie. I trzeba w tamtą stronę pójść. Tylko mówię, to wymaga czasami zręczności, więc... O, właśnie, teraz się udało. Więc tak jak mówiłem, mogę wysiadać. Ops. Nie w ten sposób. To trzeba zrobić tak. Tak. I z tej strony wyjść i zginąć po prostu. Dalej. Co my tutaj dalej mieliśmy? To było chyba... Tu. Chyba. Teraz się szło po pistolet. Tędy. To chyba dzisiaj nawet w to grałem. Rozkminiałem specjalnie przed odcinkiem, żeby nie siedzieć później z wami, wiecie. Będę siedział i jak to zrobić. Żeby się nie zacinać za bardzo, za często po prostu. O, i teraz mi za pierwszym razem na przykład wyszło, a jak na lekcji próbowałem, to wychodziło mi za 10 razem przynajmniej. Znaczy, nie na lekcji, znaczy... Dobra, na lekcji, macie mnie. W tym momencie się wydałem, że na lekcji w to grałem. Niestety, ale mamy takie lekcje czasami, że luźne. Nic nie ma o co spinać dupska, więc spokojnie, nie było... O, jest źle. Nie było tak, że jakoś, nie wiem,
coś tam nauczyciel gadał, ja nie słuchałem, tylko napieprzałem sobie w jakiejś grupie gry na internecie, tylko u nas czasami takie lekcje są. No, że po prostu. Najpierw to nie trzeba było czegoś innego zrobić, chyba najpierw trzeba było zrobić w ten sposób. Tak, tego dać tutaj, na przycisk, dobra. Tego na danger trzeba było dać tutaj. Wywalić stopy z pistoletu. Tak. O, hell, teraz chyba stąd nie wyjdę. A może? Czekajcie. No nie. Nie wyjdę stąd, muszę jeszcze raz poziom powtarzać. Fucking hell. Tutaj. Teraz w tą stronę, dobra, do góry. To spada, dobra, danger trzeba dać w tą stronę. Po prostu trzeba włączyć ten przycisk tutaj. Teraz trzeba przesunąć tą skrzynkę w tą stronę. Aaaa, fuck! niepotrzebnie pistoletu użyłem. Jeszcze raz, tak. Hops w tą stronę. Tak. Jeps, dobra. Włączamy to, tak. I teraz powoli, Demon, powoli. Raz z pistoletu i teraz przesuwasz. Dobrze. Ops, i poraził nas prąd, czyli klasycznie to, co powinno być, to się stało. I to znowu źle. Jeps, za drugim razem, czyli elegancko. Teraz bierzemy sobie znowu pistolet. To jest właśnie ten element zręcznościowy, czyli trzeba zrobić coś takiego. Ciekawe, powinno mnie zabić tamto coś innego, ale jak mnie skrzynka zabiła, to jeszcze lepiej. Pewnie autor tego nie przewidział, że coś takiego ma mieć miejsce, ale dobra. Teraz spamimy. Dobra, udało się, teraz chodzimy w tą stronę i save nas znowu zmiażdżył, czyli cel naszego życia jest osiągnięty jak zwykle. To jest znowu poziom zręcznościowy, trzeba zrobić coś takiego. Trzeba zrobić to jeszcze raz, czyli o! I za trzecim razem strzelić tak i wskakujemy w kolce. Chytrz! Koniec. Jedziemy dalej. Teraz trzeba zebrać pistolet tak, spamić, bo musimy przesunąć dwa sejfy tak naprawdę w tą stronę. No, traf wreszcie. Tak, nie można przecież, oczywiście, kurde, mylę się już. Nie można seriami strzelać z tego pistoletu, niestety, dlatego ja cały czas spamię spacją tutaj. On strzela tam raz na jakiś czas, nawet tak jak mamy ciągle naciśnięte, to chyba raz strzela, więc raz na jakiś czas tylko. O, teraz wymagało to zręczności, trzeba było od razu po zebraniu pistoletu trzeba było się tak naprawdę zabić. Teraz trzeba... Hell, nie! Kurde. Dobra, o nie tak. Dobra, jest git. Jest, dobra. Widzicie, to po prostu trzeba było Kurde, przesunąłem sobie mikrofon. Trzeba było nie dopuścić do tego, aby nacisnął nasz ludzik na przycisk. I tyle. Teraz robimy coś takiego, żeby kolce nam się odsłoniły. Przechodzimy na tą stronę i zostajemy zabici przez te kolce. To czyli znowu nasz cel życia jest osiągnięty. Co nam da tutaj ten przycisk? W zasadzie nic, więc potrzebujemy zrobić coś takiego. I teraz powoli trzeba się przesuwać. O, żeby spaść na kolce. Logiczne, no w miarę logiczne myślę. Dobra. Teraz w ten sposób. Hopa. Włączamy sobie ten przycisk i włazimy na porażenie prądem, na ten... na rażący problem. W tą stronę? A tak, to było też proste, nic trudnego, nic oryginalnego nawet. Teraz, ta logika tego poziomu polega na tym, trzeba naciskać R, dopóki nie będziemy na... Aha, naciskamy przycisk, po naciśnięciu przycisku... teleportuje nas na następną mapę, aż nareszcie teleportuje nas tu i zostajemy porażeni prądem. Czyli przy każdym z tych modułów trzeba nacisnąć przycisk, nacisnąć restart, czyli R, restart level i teleportuje nas do następnego tego modułu. Tutaj chodzi o to, że tylko jedne kolce są prawdziwe, te kolce prawdziwe są tutaj. Tak jak mówiłem, niektóre z tych poziomów może są oryginalne, niektóre niekoniecznie. O, dobra. O, jakoś tak teraz dziwnie na połowę tego wszedłem. Teraz naszym zadaniem jest strzelenie sobie tutaj. I o ile mamy farta, to pocisk nas zabije. Jeżeli nie mamy farta, to nas nie zabije, ale tym razem się udało. Zostało nam jeszcze 10 żyć. Be careful. I zaraz o to chodzi, żeby powoli się przesuwać do tych kolców, bo jeżeli przejdziemy za szybko, to nam się włączy ściana, więc od tego kwadratu trzeba powoli się przesuwać do przodu. Tak, żeby nie zbudzić tej magicznej ściany przed kolcami. A co jakbym tutaj włączył na przykład? O, nic się nie stało. Myślałem, że
wbuduje się w ścianę. Niestety nie, tak się nie stało. Bierzemy sobie pistolet. O, pamiętam, że tu trzeba było chyba zrzucić, tak? O, dobra. Zrzucamy sobie w ten sposób. I robimy tak. Hops, no strzel w to. Strzel w to. Trzeba wpaść pod to i nareszcie w nas rąbnie ten safe. No, tak jak mówiłem, pieprzną w nas safe i właśnie o to chodzi. No, teraz nie tak. Teraz jak działało to wszystko w tym poziomie? Nie pamiętam, tego poziomu nie pamiętam, ale zaraz sobie pewnie przypomnę. A, nie tak, nie tak, nie tak. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz. Raz. No, źle. Wiecie, chodzi o to, żeby wszystkie te deski rozwalić. No i to jest właśnie ten problem, bo trzeba dobrze wycelować. O, teraz jest idealnie. Wchodzimy sobie teraz tutaj. I to przesuwamy tu. Wchodzimy pod safe i strzelamy w tą stronę. Energia wybuchu się przenosi. Safe się przesuwa i włącza się na przycisk i my nie żyjemy. There is a key to this level. Naciskamy K i spada safe. Tylko teraz trzeba ustać tu i safe spadł na naszą głowę. Wystarczyło nacisnąć przycisk K, czyli rozwiązanie w miarę, myślę, przyzwoite. Everything you do is wrong. A więc co trzeba zrobić? Trzeba nacisnąć odpowiedni przycisk. Chyba to B albo N albo V, nie pamiętam. Czy M? Coś takiego. Coś, ten jeden z przycisków na dolnym, z dolnego układu klawiszy. I teraz, to jest strasznie chamski poziom. On się wydaje prosty dla was, tylko dla mnie on nie jest taki prosty, bo są zmienione przyciski na klawiaturze. Lewo to prawo, prawo to lewo, więc wchodzimy tak, 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 no i niestety się nie udało. W tą stronę, ops, tak. Hops. Znaczy my wiecie, w szkole to robiliśmy tak, że klawiatura o 180 stopni i po prostu było łatwiej kierować postacią. Ale ja tutaj już teraz nie będę takich miszmaszy robił, tym bardziej, że mi się udało na zmienionej klawiaturze to zrobić, więc jest ok. Klik, klik, double click. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, żeby naciskamy sobie na przykład tutaj i robimy sobie takie schodki. Jak naciśniemy dwa razy przyciskiem myszy, to tworzy nam się po prostu klocek i mamy schody do śmierci. Schody do śmierci, do góry i w kolce, prosto. Czyli nasz cel został osiągnięty. Like a mouse. Chodzi tutaj o to, że myszka jest tak naprawdę naszą platformą. Zobaczcie, jeżeli teraz skoczę, nic się nie dzieje, ale jeżeli skoczę i pod spodem dam myszkę, to koleś tak jakby na tej myszce się utrzymuje. I ta myszka jest naszym w tym momencie pomocnikiem, taką platformą, którą możemy robić sami w miejscu, jakim tam chcemy. No, ja w tym momencie trochę skipściłem. Hops, hops, hops. No, a stary, naprawdę ciężko jest to robić. A ciężko jest to robić i tym bardziej mówić w tym samym momencie. O, dobra, jest git, jest git, jest git. I teraz stary, weź sobie tutaj. Potrzebujesz spluwy. Teraz spluwa się przyda, żeby przejść tu, tu, tu. No, nie tak. Tak? O, fucking hell. Dobra, nie tak, nie tak. I tutaj trzeba strasznie chamską rzecz zrobić. Trzeba nacisnąć spację i w tym samym momencie, o, widzicie, przytrzymać myszkę w tym miejscu, usunąć ją i wejść w kolce, bo jeżeli skrzynka spadnie na ten przycisk, to praktycznie po sekundzie się zniszczy, czy po iluś tam, po takim krótkim czasie się zniszczy. I w tym momencie, nie wiem, ja w szkole mi się przypadkowo udało to zrobić, nie wiem, które tutaj. Nothing here, better just give up. Tak naprawdę nie mam pojęcia, nie pamiętam, jak ja tutaj dałem radę to przejść. Coś tam zrobiłem i nagle po prostu umarłem. Tylko teraz jest pytanie, naciskam wszystkie przyciski, jakie mogę. Próbowaliśmy w szkole z chłopakami robić coś takiego, że po prostu stać w miejscu i czekać na śmierć, ale to też niestety nie zadziałało. Tu coś jak nacisnę może. Dobra, ludzie, chyba wymyśliłem sposób, żeby to zrobić. Po prostu musimy ustać tu i nacisnąć Return to Menu i wtedy zginie nasza postać. To jest ostatni poziom w tej grze. Mianowicie, naszym zadaniem jest unikanie serduszek, bo jeżeli zabierzemy serduszko, to wtedy zwiększy nam się liczba serduszek tych na dole. A naszym tutaj zadaniem w tym poziomie jest po prostu, żeby ten różowy kwadrat nas zgniótł. Oczywiście trzeba zgadywać, gdzie on spadnie. Tu może spadnie gdzieś? O, trafiłem! Czyli właśnie przeszliśmy grę o nazwie, nie wiem, tutaj na tym serwisie to się nazywa Zabij Pracownika, ale tak naprawdę ta gra się nazywa Karoshi Suicide Salaryman. Thanks for playing,
Jak widzicie, skończyliśmy tą grę. Oczywiście można, jeżeli się przejdzie całą tą produkcję, można sobie później wczytać którykolwiek z poziomów. The End. Idealnie. O, jeszcze mamy outro. Idziemy przez jakieś rysowane tutaj, kurde, sceny, bardzo ładne ice cream, w ogóle jakieś japońskie znaczki. Kuroishi Company. I koniec. I to jest definitywny koniec gry. Koniec. To było outro całe, czyli napisy i outro. Teraz wchodzimy do menu głównego i widzicie, mamy wszystkie odblokowane tutaj. Mamy odblokowane wszystkie tutaj kartki. Na początku była tylko kartka 49, teraz jest już kartka 1, czyli przeszliśmy całą grę. Mam nadzieję, że nie znudziło wam się to jakoś specjalnie. Według mnie gra jest naprawdę warta uwagi, bo jest ciekawa. A jeżeli ktoś w nią nie grał, to no, niech w nią zagra, bo jest naprawdę dość ciekawa. Co prawda, przy niektórych poziomach czasami można się zawiesić i trochę pomyśleć, tak jak ja teraz myślałem nad tym drugim. Ale się udało. Ale się udało. Tą solucją, tak jak mówiłem, ja to przypadkowo odkryłem, bo już wtedy byłem chyba zrezygnowany i nacisnąłem jakoś tabem, sprawdzałem, bo jak się tab naciśnie, nie wiem czy wiecie, to wtedy nam zakreśla tak jakby... O, właśnie, zakreśla nam miejsca, w które możemy kliknąć w takiego typu grach. A więc ja chyba nacisnąłem tab, później jakoś enter próbowałem nacisnąć i mi wskoczyło, niechcący nacisnęło się te return to menu i chyba przeszedłem w ten sposób poziom wtedy, nie wiem, chyba coś takiego. Dobra, to jest tyle na ten odcinek, tak jak mówiłem, link macie w opisie, jeżeli chcecie sobie zagrać. Tymczasem ja bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.